pierwsza taka inwestycja z XXI wieku znalazła się w naszym mieście. Efektywność i ekologia to główne cele nowej inwestycji w ciepłowni na Nice w Wejherowie. 24 stycznia nastąpiło oficjalne przekazanie terenu pod budowę źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem. Z perspektywy czasu na pewno będzie to tańsza energia. Chociaż mamy opał jako Polska, ale trzeba kogenerację absolutnie promować, bo to są lepsze rozwiązania, nowocześniejsze. Jest to następny etap naszej modernizacji Wejherowa. Kiedyś przeszliśmy z koksu węgla na miał i taką ciepłownię automatycznie sterowaną, a teraz idziemy w następny krok. To, co budujemy, to, co dzisiaj zaczynamy, to jest elektrociepłownia, która będzie wykorzystywała gaz ziemny. Mamy nadzieję, że to będzie nasz gaz łupkowy. Elektrociepłownia, która będzie produkowała prąd dla miasta i również ciepło. Zmniejszymy emisję CO2, zmniejszymy emisję pyłów. Będziemy jednym z najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. Dzisiaj jesteśmy na poziomie europejskim, w sensie sieci. To źródło będzie w ekstraklasie europejskiej jako źródło produkujące i prąd, i ciepło. W najnowszej technologii dostarczonej przez firmę Rolls-Royce. Największym atutem jest wprowadzany z Norwegii silnik firmy Rolls-Royce, który pozwala nam połączenie dwóch głównych mediów, czyli kogeneracja się to nazywa, prądu i z tego odzyskujemy ciepło, które idzie poprzez wymienniki na wodę ciepłą, tutaj dla użytkowników Wejherowa. Energia elektryczna, która jest produkowana, jest sprzedawana do sieci, w związku z tym bilansuje w pewnym sensie zwiększone koszty, być może nawet je obniży w przyszłości. A zmniejszone o 10 tysięcy ton spalanie węgla zaoszczędzi nam środków, które niedługo będziemy musieli jako kary za zanieczyszczenie środowiska płacić w Unii. Więc same korzyści. To rozwiązanie jest rozwiązaniem, no powiedziałbym, topowym pod względem technologii zastosowanej. Słowo Rolls-Royce Polakowi każdemu jest znane. I rzeczywiście za tym idzie niezawodność, sprawność. A to, że pod nami jest gaz łupkowy, również jest elementem składowym tej inwestycji. To znaczy, korzystając z naszego kaszubskiego gazu, będziemy produkowali dla miasta i prąd, i ciepło. Wejherowo dużo zyska całe, oczywiście wszyscy mieszkańcy, no i mam nadzieję, że i okoliczni mieszkańcy, prezydenci i wszystkie inne jednostki zobaczą, jak tutaj to będzie świetnie działało i będą wiedzieć, jak można zmodernizować, zmniejszyć koszty, ale za to zmniejszyć również zanieczyszczenie powietrza, o które oczywiście wszyscy dbamy. Pierwsza taka